Hejka kochani, witajcie na moim kanale, a dzisiaj będzie tutorial na bransoletkę z gumeczek. Ogólnie od razu chcę Wam jeszcze powiedzieć na początek filmu, że to nie będzie ta bransoletka. Taką trudniejszą bransoletkę będziemy robić tutorial na, myślę, że spokojnie na 100 lajków. Jeżeli będzie pod tym filmem 100 lajków, robimy tą trudniejszą wersję i oczywiście Wam wtedy zrobię na to tutorial. Więc co potrzebujecie? Potrzebujecie takie szydełko, no i właśnie coś takiego, ale to może być też i większe, i mniejsze. Ważne, że ma takie końcóweczki. Oczywiście też kolory gumeczek, no i możemy zaczynać. Ok, więc zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że potrzebujecie takiego klipsa, no ale chyba każdy wie, że jest on potrzebny, więc dzisiaj będę robić bransoletkę taką kolorową, czyli wiecie, jak po prostu kolory tęczy. Więc zaczynamy. Pierwszą gumeczkę, ja mam akurat pomarańczową, ale Wy możecie sobie użyć tak na zmianę dwa kolory, bo to jest bardzo proste. Zakładamy gumeczkę pierwszą, ale nie tak prosto, tylko na taką ósemkę. Czyli bierzemy tak, zakręcamy i dajemy taką. Więc musimy mieć taką ósemeczkę. Jak bierzemy sobie drugą gumeczkę, o właśnie tak, to zakładamy tak normalnie, widzicie? Czyli tak i tak. O, tak musi być. I teraz musimy jakoś zacząć tą bransoletkę, więc musimy sobie te pomarańczowe właśnie, tą gumeczkę pomarańczową dać na górę. O, właśnie w ten sposób. Czyli dajemy z jednej i z drugiej strony na górę. I teraz, że ja robię kolorową bransoletkę, to daję kolejny kolor jakby gumeczki, a że po żółtym jest zielony, to ja sobie biorę zieloną właśnie gumeczkę i zakładam już w ten normalny sposób, czyli nie w ósemkę, a tak po prostu właśnie o tak. No i teraz dokładnie to samo. Bierzemy z dołu gumeczkę do góry, tak o, i nakładamy kolejny kolor, a że po zielonym jest niebieski, no to zakładam niebieski. O tak, o normalnie. No i teraz znowu to samo, czyli z dołu zakładamy gumeczkę i z tego też zakładamy gumeczkę. I właśnie mamy taki sposób i tak się zaczyna bransoletka, jak widzicie. Zaraz będzie tu wyskakiwać i wtedy Wam pokażę, jak to wygląda. Więc dalej robimy, co jest po niebieskim. No na przykład załóżmy, że jest różowy i nakładamy sobie różowy też w taki oto sposób. No i dokładnie cały czas to samo, niebieski z dołu. No i ostatnim kolorem, oczywiście dla mnie, jest zielony, fioletowy. Zakładamy normalnie fioletowy, a z dołu naciągamy różowy. No i cały czas tak samo. Tutaj zaraz będziecie mieli przyspieszenie. Dobra, więc jak widzieliście, już tutaj mam prawie skończoną. Na ten film nie robię całej, żeby Wam pokazać chociaż troszkę, ale jeszcze Wam troszkę pokażę, mniej więcej już nie w przyspieszonym tempie, jak ktoś jeszcze nie zrozumiał. Więc tutaj mam już różową gumeczkę, więc teraz dajemy sobie pomarańczową. O, właśnie w taki sposób. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak ktoś jeszcze nie rozumie, jak z takimi kolorowymi gumeczkami robić, to może mogę jeszcze w sumie zrobić tutorial na takie dwa kolory gumeczek, żeby było Wam też łatwiej, bo też wiadomo, że troszeczkę wtedy to się inaczej robi. Więc teraz fioletowy zaciągamy do góry z dwóch stron. O, tutaj. O, dobra. No i zaciągamy tak, żeby tutaj po prostu ten fioletowy się dobrze ułożył. Teraz po pomarańczowym jest żółty, więc biorę żółty. I tutaj teraz muszę tak, żeby to mi nie spadło. Więc czasami sobie to trzymam i delikatnie nakładam. O, i teraz tak zaciągam. No i z
po żółtym, teraz zielony, więc nakładamy zielony. No i wiadomo, tak cały czas i cały czas nakładamy sobie żółty. Teraz, ojoj, teraz jest niebieski, bo teraz będzie po zielonym właśnie. Czyli cały czas robimy tak samo. No, bardzo prosty tutorial, chociaż nie dla każdego, tak właśnie wygląda ta bransoletka. Jeszcze troszkę porobimy i będzie idealnie, więc tutaj... nie, poczekajcie. Aż się sama pomyliłam z tego, dobra. Teraz mamy po niebieskim, jest różowy. O, tutaj naciągnę. Dobra. No i zakładamy niebieski, a teraz fioletowy, bo mamy po różowym fioletowy. Znaczy, ogólnie moim zdaniem tak tęcza wygląda. Nie musicie tak samo robić, ale no, jak widzicie, no tak mniej więcej to wygląda, więc ja to zakończę pomarańczową gumeczką. No i teraz jak zakończyć taką właśnie bransoletkę? Tutaj od początku bransoletki, właśnie tutaj, naciągacie tak gumeczkę, bierzecie taki klips, jak naciągacie tą ostatnią gumeczkę, to tak o, dajecie. No i mamy taki pierwszy. Teraz jak z tego ściągnąć gumeczkę? Najpierw ten fioletowy z dołu trzeba dać na górę. Tak samo normalnie, jakbyście nadal robili bransoletkę. Ale teraz, żeby ładnie to się zakończyło, delikatnie trzymacie jeden bok, bierzecie pierwszy i drugi tak samo. Czekajcie, o, żeby wam się po prostu bransoletka nie zepsuła. Czyli trzymacie ten pomarańczowy bok dalej i robicie tak samo. Musicie tutaj, bo jak złapiecie już, tak sobie po prostu go mocno wziąć i zapinamy klipsem i oto gotowa bransoletka. Moim zdaniem dwa sposoby są ładne i taka bransoletka jest bardzo ładna, jak i ta sama, ale jeżeli chcecie tutorial na tą drugą, na tą prostszą, bo jednak widzicie, troszkę się różni, ta jest bardziej taka zwykła, no to pamiętajcie, że trzeba wybić 100 właśnie lajków, więc tak oto ten tutorial powstał. Mam nadzieję, że wam się podobał filmik i tutorial, więc dajcie łapki w górę, oczywiście subskrypcję, no i co, papatki!